Dzień dobry. Wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i widzimy się w grze Dicey Dungeons. I cóż, dzisiaj rozpoczynamy przygodę z szóstą postacią, którą udało się dopiero co odblokować, czyli z Błaznem. Powiem wam szczerze, będzie to spore wyzwanie, spora rozrywka i sporo w sumie twistów potencjalnych. Ale co ja tu będę więcej mówił, rozpoczynamy. Ty, po tych wszystkich latach, jak możesz, jak śmiesz? Jestem tu już tak długo. Chcę wreszcie odetchnąć świeżym powietrzem, zjeść pizzę, pójść na roller coastera i... Cisza, to było pytanie retoryczne, sługo. Poza tym mam dość bycia nazwanym sługą. Dziesięciolecia spędzone w lochu, praca dzień i noc i wciąż nie jestem nawet pomocnikiem? Więc chciałbyś spróbować swoich sił jako uczestnik? Powodzenia! Jeśli nie było to dość jasne, to był sarkazm. Mam nadzieję, że pójdzie ci najgorzej na świecie. Nic gorszego niż praca dla ciebie na pewno mnie nie spotka. O, dobra. Do dzieła. I tak, nasza nowa kosteczka. Trzy kostki, awans normalnie i zamiast przedmiotów mamy talię. Konkretnie mówiąc, mnóstwo rzeczy. I teraz tak, jak działa sam w sobie błazen? Mamy talię kart. Tak, tym razem talię. I działa to dosłownie tak, jak to było w przypadku błazna jako wroga. Losują nam się trzy karty na początek bitwy. I zawsze jak jakąś używamy, przychodzi nam następna. Jak się skończą, to trudne. I teraz najważniejsza rzecz. Jeśli skończymy rundę, te karty, które nam zostały, powiedzmy jako te aktywne, przychodzą na nią, natomiast pozostałe losują się ponownie. Przy czym są wyjątki od tych reguł, ale mniejsze z tym. Nie będziemy za bardzo się tym przejmować i póki co idziemy na robobota, którym też będziemy musieli zawalczyć. I 3-1-4. 3-1-4. Powiem szczerze, zrobię tak. Odrzucamy. Bo tam mieliśmy właśnie karty i to jest nasza moc specjalna. A tutaj proszę, mamy kartę, która zadaje jedno więcej obrażenia, ale wymaga minimum 3, więc no, idealna sytuacja. To jest tak, słodycze. Nie potrzebujemy, odrzucamy i za jedynkę robimy pyknięcie, czy puknięcie w sumie. No, i tak się gra błaznem. Gorzej, że otrzymam 9 obrażeń, ale jak widać błazen jest dosyć wytrzymały. No i teraz kolejna umiejętność. Pstryk. Identyczne karty mogą być użyte za darmo w tej turze. Super. Super przedmiot. Ale tak, nie jest aż takie, powiedzmy... Jakby to najłatwiej nazwać? Datne na początku. Chyba będzie najlepsze określenie. A póki co tak, tak, tak. Trochę leczenia, jak widzicie, i jest dobrze. Wygrywamy. Nadal z wielkimi ranami, ale... Nie jest tak źle. I proszę, piłka do żonglowania. Max 3, zadaj obrażenia, weź nową kostkę. Ja czym mówiąc, zadajemy obrażenia i po zadaniu obrażeń dostajemy kolejną kostkę. Potężne, wspaniałe i zawsze warto to brać. Dając błazenem. Okej. Tak, mógłbym tu pstryczka użyć. Czy to ma sens? Czemu by nie? Pstryk. I teraz najlepsza rzecz. Najlepsza dosłownie. Całkowicie najlepsza z najlepszych. Zacinam się dzisiaj mocno, niestety. A, tak, najlepsza z najlepszych. Pstryka, jak się raz zarzuci, to można go aktywować ile się chce. I proszę, w ten sposób wygraliśmy bezproblemowo. I teraz tak. Wybierz nagrodę. Piękne rzeczy. Przy czym nagrody, jak widzicie, to są... Razem komplety. Albo płatki śniegu na nieparzyste, plus do tego okruch lodu. I tak, obrażenia, plus 3 obrażenia, jeśli rywal jest zamrożony. Fajne. Albo iskry, które podpalają kostki oraz zadają 6 obrażeń za każdą płonącą kostkę. I tutaj wam powiem szczerze, oba są, powiedzmy, że trochę 2 na 10, ale wezmę to, bo wolę dawać wrogom jedynki niż ich podpalać. Ale częściej te jedynki są skuteczniejsze niż podpaleniem. Oni i tak to biorą i okej, szybciej giną, ale co z tego, jak i tak dajmy to 6, to nadal 6.
Ach, już pożałuję tego. Dać. Niestety. Za dużo to ja nie zrobię w tej rundzie. Odrzucam puknięcia. Tak. Do lodu. Chociaż miałem okup lodu. Ale dobra, jest piątka. Super. Tyczki muszę odrzucić. Nie, to nie ma sensu. I w sumie zrobimy tak. Dostaję kolejne obrażenie i mamy piękny start na następną rundę. Oraz dwie tarczki, bo właśnie jeśli słodyczy używamy, to w momencie, w którym mamy tarczkę, to po prostu, znaczy mam pełne życie, to dostajemy tarczki. Ale dobra, mniejsza z tym. Jeśli bym teraz odrzucił pszczeczki, to bym miał tylko jednego. Ewentualnie się użyję tego i tego, to bym mógł odrzucić trzy, tylko czy to ma sens? Dobra, teraz jest lepiej. Prawda, mamy same dwójki, ale i tak. Tutaj zdobyć. I akurat się uda. Teraz tak, otrzymujemy obrażenia, piłeczka. Cokolwiek by z tego wypadło i tak byłoby dobre. I teraz tak, proszę, kolejne 5 obrażeń. Pozostałe rzeczy nie odrzucam. I dobra, tym razem udało się go idealnie skontrolować. Piękne. 1, 1, 3. Niestety. Płatek śniegu to było na nieparzystą, dobrze. A, odrzucimy. Do żonglowania, niech będzie. Okruch lodu. Obrażenia. Nadal za mało, żeby wygrać, ale no jak widzicie, się zbliżamy do tego. Powoli. Dobra, znowu udało się go skontrować. To jest piękne. To jest właśnie piękne. Ja to tak uwielbiam. Łazna. Właśnie za to. Jak to jest nieprzewidywalne i przyjemne. Czyli tą grę bardziej podobną do typowych takich z... Jak to się nazywa? A, brak mi słów. Do takich typowych karcianek. I proszę, mam tu właśnie wyjątek od tego, o czym mówiłem. Nazwę przedmiot kostkowe działo. Ostateczna karta. Rozegraj każdą kartę w pojedynczej turze, aby ją użyć. Znaczy mówiąc, jeśli rozegramy wszystko, to to zawsze będzie ostatnia i pozwala nam to zadawać jedno obrażenie za każdą kostkę. I powiem szczerze, nie. Wiem, że może wam się to wydawać dziwne, ale raczej tego na razie nie będę brał. Może tutaj się trafi inna ostateczna karta, to wtedy będzie lepiej. Ale jeśli tutaj nie znajdziemy, to jeszcze pomyślę. I dobra, łatek śniegu, oczywiście. Teraz co dalej? Nie ma tu za dobrego rozdania, muszę przyznać. W takim wypadku zrobimy może tak. I w sumie nic więcej nie zrobię. Smutne to. Szósteczka niewykorzystana w ogóle. Dobra, mamy pstryka. Trzeba to brać, czy nie trzeba? Nie wiem. Szczerze nie wiem. Prawdopodobnie pojawi się więcej takich sposób, które będę mógł tu wykonać, to... Tak, tak. To jest smutne, ale... 4 obrażenia. Może, że spasuje nawet z takim czymś. No i następne rozdanie może być dużo lepsze. I super! Nie zamroziliśmy go i też nie zadał żadnych obrażeń dzięki temu. Można tak, to niestety spalenie, ale tak. I 9 obrażeń w niego. Pięcia uda się skombować. Wygramy. Patrzcie, wygramy dzięki temu. I tyle, dziękuję bardzo. Zwycięstwo bardzo proste. Jakże przyjemne. I duplikacja minimum 4, no nie jest najlepsza, ale wiecie, zawsze coś.
No to, tu patrzcie, możemy ulepszyć sobie. Puknięcie, wyobrażenie, zwróć kostkę. Super jest wtedy. Gorzej tylko wiecie z tym, że mamy je 4, to i każde pojedyncze się osobno ulepsza. Też nie będzie fajne, ale osobiście ich nie lubię. Patek śniegu zmienia się tyle, że nie wymaga nieparzysty, więc zawsze można go użyć. Piłka do żonglowania. Teraz max 4, co jest akurat dobrym wyborem, ale nie najlepszym. Pójdę, jeśli rywal jest zamrożony. Poniekąd jest to wzmocnienie, ale z drugiej strony, jeśli damy cokolwiek, co jest mniejsze niż 3, to w sumie tracimy na tym. Kacja zdecydowanie porządny wybór. Wrażeń, staje się naprawdę opłacalny. Zanim jeszcze będziemy ulepszać, to jednak, no. Warto zobaczyć, co jeszcze dostaniemy. Jakie będą inne okazje na to wszystko. No i przede wszystkim, co jeszcze stół będę chciał zrobić? Prawda jest taka, że jestem dosyć zmienną istotą ludzką i prawdopodobnie po prostu teraz bym coś zrobił, to potem będę tego żałował. Ale tak, póki co się nie przyjmiemy, zadajmy obrażenia. I czy taki start może być? Szczerze, tak, nic z tym nie zmienimy przecież, ale tak, może być. Jeśli użyjemy tych dwóch, to w następnej rundzie możemy 3 przytyczki odrzucić. Okej, jeden kolec. Dużo co nie robi, na szczęście. Tak, no, to mogę zarzucić. To możemy też zarzucić. Też. Dobra, duplikację na 6. Dobrze, co? Tanio. Nie jest może najlepiej na świecie, ale proszę, i tak wygraliśmy. Więc jej, no po prostu widać, jak mężny jest taki błazen. A tak, i tutaj co mamy? Szturchanic, wartość kostki minus 1. Powiem wam szczerze, to może trochę zapychać talię, więc raczej tego nie biorę. Teraz tak, proszę, zniszcz kartę. Kartę. Dobrze. Powiem szczerze, że to jest też idealny start. W takiej sytuacji biorę tutaj to. Jak nie podobało mi się, taki tak trzeba będzie to wziąć. I teraz możemy ulepszyć, żeby zdawało 2 obrażenia. Szczerze, ja zrobię coś innego. Lepsze puknięcie. W ten sposób będzie mieć łatwiej. Dodatkowo wykupię niszczenie kart. Niektórych może to zdziwić, ale chciałbym usuwać przytyczki. Po prostu, mówiąc szczerze, to ograniczenie minus 3 za 3 obrażenia. Wiem, że można ulepszyć do 5, nie jest takie dobre. A tam, w ten sposób, jak to będziemy właśnie usuwać i ulepszać tamte pyknięcie, czy jak to się nazywa. Chyba tak? Puknięcie, nie pyknięcie, okej. Okay. Proszę, będziemy zadawać 2 obrażenia, kostka będzie wracać, co w sumie jest bezkarne, że tak nazwę. I czyń to super. Super po prostu przedmiotami. Że zrozumiecie moją nie najnormalniejszą logikę, szczerze mówiąc, ale no. Na jedynkę. Puknięcie plus i proszę, jakie piękne. Po prostu nie ma co się przejmować, bo zawsze wraca nam kosteczka. Tak. Odrzucić. I proszę, prawie się udało, ale trudno. Zabrzmi mu jeszcze jedną kostkę. I tyle. W ten sposób zablokowaliśmy mu całą rundę. Co jest zaskakujące. Teraz tak. Proszę jedynkę na to rzucę. Tak. Nie najlepiej, nie najgorzej. Pięcia, jeśli odrzucę. Dobra, to nie ma znaczenia. Tak, tak. I dziękuję bardzo. Wygrana kolejna. Oj, widzicie, jakie to jest piękne. Ja po prostu uwielbiam błazna. I co mamy? Kociołek, zdaje jednobrażenie, wyślemy kostkę? Oczywiście. Kociołek może nie jest jakiś super potężny. Często mnie zwodził jako wiedźmę. Ale tutaj...
jest taka, że nieważne co dostaniemy, tak długo jak są to darmowe obrażenia, no to warto. A przez darmowe obrażenie mam na myśli dosłownie dowolną rzecz, która oddaje nam kostkę. Mamy. No dobra, to mogę zrobić tak. Ej, chociaż tak. I cóż, no, 11 obrażeń. Nie jest źle. Dwie jedyneczki, no. To jest piękne właśnie w takich sytuacjach. Chociaż teraz tak to się cieszę i porządnie gadam pozytywnie o tym wszystkim, ale... Jak was to nie zwodzi, błazen jest tak nieprzewidywalny, że no cóż... W jednej chwili rozgrywka, która wydaje się bardzo przyjemna, fajna i... Do wygrania może zmienić się w coś, co najłatwiej określić mianem. Dlaczego obogu RNG mi to robisz? To jest niesprawiedliwe. I cóż, ja będę ukrywał tak. Bardzo łatwo. Błazen może właśnie się z jednego w drugie przemienić. Psułem. Nie dotrę do okruchu lodu. Nie chcę. Przynajmniej będzie na następną rundę. I teraz tak, piątka. Mogło być gorzej. Tak, wygramy. Jeszcze. Tak, to tak. I piłeczka do żonglowania go wykończy. A w sumie mógłbym garkiem, ale trudno. Widzisz moją brodę? Podoba ci się? To dlatego, że pirat. Tak, tak, oczywiście. Jej, kolejny level up i teraz możemy wybrać co najlepsze. Po prostu jednego z tak jakby innych bohaterów, którzy będą nam pomagać. Wiedźma. Magiczna sztuczka, odrzuć obecne rozdanie. Po prostu wyrzuca to, co mam na ręce. Inspiracja dla nas natomiast powiela kartę, która idzie następna. Zatem, gdzie można często robić fajne kombosy wynalazcom? A wiedźmy łatwiej czyścić sobie rękę. Z tych dwóch opcji, nie ukrywam, żadna nie jest najlepsza. Chyba preferowałbym jednak wiedźmę. Dobra, mamy to. Zobaczymy, co oferuje sklepik. Popchnięcie, no okej. Okay. Lament, nie. Zniszcz kartę, oczywiście. Jak na jej ostatni przytyczku. Dobra. Teraz pora na walkę ze złotą rączką. I na wielki sukces. A przy okazji, jak zauważyliście zapewne, jeśli nie, to teraz może zauważycie. Grając błaznym, nie otrzymujemy większej ilości kostek. Musimy wiecznie siedzieć na... Cóż. Takich dwóch, trzech. Okej. Rodzic, proszę patrzeć, jak ładnie wiedźmą można to dorzucić. Tak pięknie i teraz co jeszcze? Możemy zamrozić mu kostkę albo puknięcie. Puknięcie. Dobra. Dobra. Jakoś sobie radzimy. W ten sposób nadal dostanie szóstkę, niestety. Albo zatem ma jedynkę. A my mamy pstryka. I same szóstki. Aj, no niestety. Nie jest to może najlepsze użycie, ale musimy to zrobić. Jego wiem, że to jest okropne. I jeszcze raz coś takiego. Ale może jeszcze jest dla nas nadzieja. Teraz patrzcie. Pojawia się szóstka znikąd. I to ja właśnie uwielbiam w tym wszystkim. Czyli w to. Trzeba być ważnym i obserwować takie zmiany. Teraz nic z tym zrobił, więc odrzucamy. Prawie wygraliśmy. Prawie. Prawie. Gdybym miał może jakieś lepsze trochę rozdanie, to byłoby lepiej, ale trudno się mówi. Tak jest, dobrze, że w ogóle sobie radzimy. Bo tak, z mojego doświadczenia i doświadczenia, jak obserwowałem innych, wiem, że błazen naprawdę trafi być ciężki. Nawet bardzo ciężkim przypadkiem. Jak to jeszcze powtarzam non-stop, ale mniejsza. Lecimy i... Tak, mamy to. Mamy to. Kolejna rzecz ekskluzywna dla błazna. Jest to pakiet kart, ale o tym za chwilę. Zanim co, to idziemy tutaj ulepszać, bo za darmo daję ulepszenie. Rzeczy tu dostępnych, chyba nie muszę mówić, co chciałbym ulepszyć, tego niestety się nie da. Stwierdzam, ulepszamy kolejne puknięcie. Mamy już dwa potężniejsze. Potem tutaj możemy zduplikować jeszcze puknięcie.
I będziemy mieli 3 wtedy ulepszone. Ale zanim to walczymy, w sumie z kim? A, pójdźmy do klucznika, może odblokujemy tam znowu usuwanie czegoś, to będzie super. Kacja. Nie, na piątek mam wystarczająco dużo. Pięcie plus. Widzicie, jaka ładna sytuacja. Oddamy szósteczkę tutaj. Nie, na puknięcie. Tutaj mogą tutaj używać nie jednak tam. Niestety nie jest najopłacalniejsze, ale to robimy. Tak. My dalej nie ma co zmieniać. W sumie odrzucę takie rozdanie, wydaje mi się sensowniejsze. No i tak, idziemy. Jedynka zmieniła się w jedynkę. W sumie. Może nie będzie dla niego nie najgorsze. I też nie najlepsze, bo patrzę, zawsze będę zadawał 3 obrażenia, ale to są 3 obrażenia. Po prostu to jest takie. To będę ci zawsze zadawał obrażenia, ale na to będą te obrażenia stałej wartości. Dobra, dobra. Dziękuję bardzo. Tak. 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 A i niestety przeżył. Ledwo, ale przeżył. Jednocześnie jest w sumie prawie że niegroźny. I teraz co tu mamy? Notyfikacja. Żeby to miało jakieś wielkie znaczenie. Słodycze. Odrzucam puknięcia. No i niestety już i tak wygramy, więc zdobijemy go kociołkiem. Niech straci po prostu swoje poczucie godności, że takie słabe coś go pokonało. Dobra, to teraz co mamy w sklepie? Sala luster. Nawet nie czekam. Najlepsza rzecz, jaka istnieje dla błazna. Teraz co ciekawe, mógłbym niby zrobić sobie 2 sale luster, kopiując, tylko... Jakkolwiek jest to ciekawa propozycja, to... Chciałem właśnie powiedzieć, że dostać 2 szóstki to jest ciężka sprawa, chociaż mam duplikację również i... Okej, to jest piękne. Dobra. Dobra, to było piękne, pokazane, że jednak 2 sale luster mogą być dobrym pomysłem. Ale nadal nie czuję jakoś potrzeby, żeby to brać, więc no. Tak. Tak. Wiedźma niestety teraz jest martwym polem, ale okej. Tak. Tak. I tak. W sumie nie ma to może większego sensu, ale to zrobię, bo czemu nie. Odrzucimy, bo czemu nie. No i takie rozdanie będzie dobre. Bardzo dobre nawet w moim odczuciu. Bija. Woli, ale bija. Szósteczka. Jedyneczka. Szósteczka, szósteczka. Szósteczka. A tutaj niestety nic nie zrobimy, ale słodyczy użyję oczywiście z przyjemnością. Wiedźma. Kolejne darmowe 2 obrażenia. I 9 obrażeń. Jeszcze żyje, gościu. Jeszcze żyje. Ale nadal. O, niestety aktywuję. Jakby to miał być problem. Ale dobra. I wykończymy go. O, kruchem lodu. Nawet nie czekając na dalszy ciąg. Po prostu wygrywamy, nie przejmując się niczym i to jest piękne. Wezmę jabłko, bo czemu by nie. I teraz tak, tutaj jest, jeśli chodzi o kopiowanie, co... Jak mówię, puknięcie plus. Może to uważać mnie za wariatę, idiotę i tak dalej, ale no. Teraz proszę, pakiet wzmacniający, 2 puknięcia i śnieżka. Jakkolwiek lubię puknięcia, tak, zignoruj. Nie potrzebujemy takich rzeczy już w talii. Ale no, widzicie po prostu, na czym polega granie błaznem. I o, jakie piękne, jakie piękne. Jakie to piękne. Jakie to piękne. Zacznijmy.
Tak. Tak. Okej. Niestety nie ma. Na tyle luster. Tak samo nie będzie puknięcia plusa. Akurat puknięcie plus by dało dwa dodatkowe obrażenia w tej rundzie. Ale trudno się mówi. I nawet pstryka nie musiałem używać. Dobra. Nie ma powtórek, co prawda obrażenia zada. Chciałem powtórek dubli. Tak. Okej, puknięcie plus, to nawet nie ma znaczenia, co tam rzucę, piąteczka, oczywiście. Nie ma znaczenia, co gdzie rzucę, więc okej, trójeczka. Bo widzę piłkę do żonglowania, a jak wiecie, po prostu aktywować. Azja. Wiedźma wyrzuca takie rzeczy. Tak, za darmowe dwa obrażenia. I kolejne darmowe, 8 obrażeń, czyli w sumie nie darmowe, ale no wiecie o co chodzi, więc mniejsze. I ponownie bez pstryka. Dobra, nie ma dubla. Co prawda zadam im więcej obrażeń przez to, ale lepsze to niż klątwa. Okej. Tak. 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 I dziękuję. Po raz kolejny wygrano. Już nie wiem co mam mówić po prostu. Okej. Tego nie kojarzyłem, że jeszcze kolejnych będziemy mogli dostać. Ale tak, pożyć wyposażenie to jest kradzież od wroga. Zdobyć sobie wyposażenie jest kiepskie, zniszcz kartę, no moim zdaniem dobry wybór. W tym momencie co bym mógł zniszczyć, szczerze? Szczerze, mam już 3 puknięcia plus, to jedno zwykłe może odejść, nie potrzebujemy ich aż tak dużo. Puknięcie plus. Tak, puknięcie plus na pewno wezmę. To może być trochę dziwne, bo mówię, że nie potrzebujemy ich aż tak dużo, no ale wiecie, plus to jest darmowe użycie karty, dwa obrażenia i tyle, więc tak. Daczka. Tutaj nieważne co pójdzie. Tutaj nieważne co pójdzie. 5. Może to być nawet dziwne, ale 6. Okej, tutaj 3. Tutaj nieważne co. 5, co prawda jedno obrażenie tracę, ale no, na przyszłą rundę jedno więcej. I czy pstryka warto używać? Poniekąd. Ale nie sądzę, żeby to było aż takie istotne. Chyba nie, już zostawmy tak, bo kostkowe działy zdobyć mamy milion kostków. Więc wolę zadać dwa obrażenia niż jedno. No i wiecie co jest najlepsze? Jeśli mamy pstryka. Mamy... Nie pomyślałem o tym, ale jeśliśmy mieli do tego wynalazcę. Idealnie udałoby się go ustawić obok tamtego działka. Potem po prostu wiecznie pstrykiem mógł zadawać wrażenia. No, potężne rzeczy. Tylko tak. Trzeba sobie myśleć o tym wcześniej. Ale no, dobra, prawdopodobnie tak nic z tego nie wyszło. Dobra, słodycze weźmiemy. Stale lustry weźmiemy. Tym razem dziękuję bardzo za to. Już nie potrzeba więcej. Tu piłeczka do żonglowania. Jest jedynka, super. Tak. Nie będę ryzykował. Oczywiście, że z przyjemnością to przyjmę. Teraz tak. Tak. Proszę, jakie to jest proste, żeby przecieć przez wszystko. Chyba szczerze, to jest głównie zaleta tego, że mam dużo kart zwracających kostki. Bo wiesz lub nie, ale bez tego to nie byłoby tak pięknie, kolorowo. Po prostu miałem farta z tym, ile dostałem też okazji do usuwania i innych działań. Taka prawda, bez usuwania regularnie kart i bez sporej dawki farta przy właśnie ulepszaniu, to nigdy nie zadziała. Fi, foski, czuję krew wchodzącej kostki. On tego już nie mówił? Wydaje mi się, że kiedyś mówił. Ale mniejsza. Dobra, ulepszamy. Duplikujemy. Tego niestety nie można. Słodycz. Śnieżki i inne takie rzeczy też. Wiedźmy. A nie, wiedźmy mogę. O, ciekawe. Ale co ja mogę zduplikować? Czy ktoś to wie? Oczywiście. Karty zadaj dwa obrażenia za darmo. Powinniście naprawdę już na tyle rozpoznać mój styl, że tak. To jest najlepsze, co może być.
Nawet nie będę czekał. No. Teraz to była naprawdę dobra decyzja. Tak, teraz to naprawdę była dobra decyzja. Wiecie, nie było to może aż tak potrzebne, ale lepiej użyć tego pstryka nawet na taką głupotę, niż nie używać go w ogóle. I tak długo go przetrzymałem. Proszę, w ten sposób oficjalnie użyliśmy wszystkich kart, które mieliśmy. I to bez problemu. Tym samym też go słowiliśmy, bo patrzcie, teraz tylko jednego szczura, potencjalnie dwóch może uda się aktywować. Jak się będzie miał farta trzech, ale nie, dwóch. Dobra, dobra. Nie ma za czym płakać, o czym się martwić, wszystko jest okej. Okay. Odpuszczę sobie słodycze. Piłka do żonglowania, proszę, dwójeczka, tutaj tak, dowolne. W takiej sytuacji czwórka, to już nie wiem. Patek śniegu. Dowolne. Szóstkę, bo tylko to mogę zduplikować. Dowolne. Dowolne. Pika. 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 A kruch lodu. Nawet nie patrzę, kiedy im to życie spada, powiem wam szczerze, tak nagle patrzę, a już koniec. I to jest właśnie to, o czym mówiłem. Jeśli ma się farta i ciekawy pomysł, to błazen jest chyba najbardziej... Najbardziej, cóż... Powywalną postacią? Chyba to jest dobre określenie. Lecy. Odrzucimy. Może nie było to najmądrzejsze. Ok, puknięcie plus. Puknięcie plus. Puknięcie plus. Okrąg lodu. Niestety. No, znaczy tylko tyle, że trzeba puknięcie zrobić. Płatek śniegu zawsze jest istotny, jeśli się chce to zrobić. I tak, no. Smutne, że nie udało się wcześniej soli luster, ale przeżyjemy bez tego. W następnej rundzie może się uda. Ma czwórki. No jełop zły, niedobry ma czwórki. No i to można po prostu ubić. Dobra, robimy tak. Zadziałało. To nie jest szóstka, to też nie jest szóstka. Słodycze. Nie ma. Nie jest cztery więcej, tu było, ale klątwa. Detytarunda będzie słaba. Jedno obrażenie. No i właśnie o tym mówię. To będzie ciężkie. Zawsze dostaję klątwę, zawsze zdaję obrażenia, coraz to większe, zawsze oślepia. Ok, puknięcie plus wlazło. Klątwa, ok. Chociaż puknięcia plus mi nam wchodzą, więc wiecie. Niewielkie, ale zawsze jakieś jednak pocieszenie. Okej, okay, to wygląda nawet dobrze. Tak się martwiłem, a tu proszę, 8 życia. I to właśnie można powiedzieć, że to jest zasługa puknięć plus. Po prostu, gdyby nie one, to bym jedną kostką tyle obrażeń nie zadał. Okej. Okay. Tak. Okej, okay, nie wiem jaka to wartość, ale okej. Okay. Zdajemy, okej. Okay. Per. Plus. Oczywiście, wiedźmy. No i cóż. Puknięcie plus. Jak widzicie, puknięcia plus to jest... To jest potęga. Naprawdę nie wiem, co więcej mogę o nich powiedzieć, ale dobra, szkielet. Niestety znowu klątwy będą. Oficjalnie, ale tak. Nie ma co się... Paci w ogóle. Być. Słodycze mogą być, w sumie nie ma to wielkiego znaczenia, puknięcie plus. Nie, niekoniecznie. Lepsze to niż nic. Okej. Paciołek. Nie więcej już nie zrobimy. Ale i tak, jak widzicie, no... 36 życia mu zostało z 50. Na jedną rundę, to taką nawet nie najlepszą, to jest tak porządnie. Okej, okay, 8 obrażeń. Niebezpiecznie niby. Tylko co w tym niebezpiecznego, skoro mamy... styk. A to znaczy mniej więcej tyle.
Tyk. Pęknięcia i popnięcia plus. To przerzucamy. Tyk sobie na zamrażanie. Piłka do żonglowania, przerzucimy to. Tak, teraz. Czy mogę coś przytryknąć? Nie, więc użyjmy słodyczy. Tak, stryk na puknięcia plus. Okruch lodu, to tak po prostu. Tak. Tak. A jeszcze tak. 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 Wiecie, to taki standardzik. Jakby nigdy nic sobie tym błazenem gram i po prostu wygrywam. A, teraz będzie klątwa. Niestety. Ale czy ona mnie powstrzyma? Nie sądzę. Dobra, zaczniemy od... w sumie od czego? Od czwórki tutaj na słodycze. Zadziałało niestety. Tutaj też zadziałało. Puknięcie plus niestety nie zadziałało. To jest już smutne. Ale dobra, na dół mamy kostkę, którą można to wszystko zmienić. To odrzucamy. I puknięcia plus powracają. Puknięcie plus. Puknięcie. Wygrana. No to teraz został nam tylko boss. Bro, ile nie będzie miał klątwy i zamrożenia, to... Kolejną duplikację nie chcę jej, ale dobra. To powinien, wiecie, nie być problemem. I uwaga, uwaga, bossem jest... Buster? Serio? Naprawdę? Prawie zawsze do tego gościa trafiamy. To już nie rob... to już nie jest śmieszne, ale okej. Okay. Odpowiedź na ogień. No, nie mam ognia. O, znowu spałem. Dziwne, że wszyscy przychodzą akurat wtedy, kiedy śpię. A może to dlatego, że zawsze śpię? No ale mniejsza z tym. Bierzmy się do walki. Dobra, dobra. Okej, duplikujemy to, bo to jest jedyne, co mogę. Piłeczka do żonglowania. Dwójkę, bo trójka jest potrzebna jako nieparzysta. Plus. Puknięcie plus. Piłeczka. Puknięcie plus. Kołek, no co? Jak będzie na trójeczkę? Wcale luster niestety nie będzie, więc słodycze. Tak. Nic więcej niestety nie zrobimy, więc słodycze. Następna runda zaczyna się pięknie. I będziemy mieli szóstkę. I jak myślę parzystą. Okej, dwie jedynki, czwórka i piątka. No. Czyli aktywuję dwa płomienie. Dodaję to łącznie, no, cztery obrażenia i podpala dwie kostki. Nie najprzyjemniej. Ale i tak. Zrobimy, żeby tylko naładować. Piątka. Puknięcie, no co to ma być za badziew. Nawet użyję. Okej, okay, kociołek, kociołek, kociołek. O, tak. I kociołek. Szóstka, miło. Dwa zamrożenia. Plus. Okruch lodu. No i niestety więcej nie będzie, ale start bardzo porządny na następną rundę. I proszę, same jedynki, czyli aktywuję dosłownie jeden płomyk. Że co? Czy wy żeście to widzieli? Wy widzieliście, co ten jełob zrobił? Niestety, pomimo że jest to olbrzymia ujma na... sztucznej inteligencji, że zdecydowała się wrzucić 4 w pierwszy, zamiast użyć tamtego dalszego, który gwarantowałby zadanie obrażeń. Nic z tym nie zrobimy. Ale i tak. I tak, mimo takich niewielkich kwestii, to wydaje mi się, że właśnie sztuczna inteligencja nie jest taka zła w tej grze. Ani taka strasznie sztuczna. Okej. Okej. Challenge accepted. Challenge accepted. Gro. Okej. 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 Challenge accepted, już mówiłem. Okej. No niestety. Nie zdążyłem po strykać sobie we wszystko, ale i tak się udało. Dobra, sukces. To Barniczka. Hej, to ty! Hej, dobrze cię widzieć. Jestem tu tylko w zastępstwie. Mam ci powiedzieć, że zaraz zakręcę kołem. A potem, jak przegrasz, chyba mam ci życzyć powodzenia następnym razem. Dobra, no to dajemy. I uwaga, 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 kręcimy kołem i... porażka. Powodzenia następnym razem. No. Przyda się. Przyda się. I tak, wyzwanie usta...
ostateczny, tak ukończone, użyj karty ostatecznej. Dostajemy za to klucznika plus. Ulubione jedzenie, karczochy, granaty i kokosy. Najlepszy utwór na karaoke? Locked out of heaven, okej. Okay. 6 rzeczy, bez których nie możesz żyć. Zakon glony wykryt, wytrych, zagięty wytrych, wytrych żabka, wytrych z haczykiem, wytrych z wypustkami i napinacz. Dlaczego jesteś w lochach? Nie można znaleźć lepsze zamki do sforsowania niż w prawdziwym lochu. No. Głośnik kluczy. No i cóż, sukces. Jak na razie wygląda na to, że cóż, jedynym kto nie przynosi sukcesu jest wiedźma. I tak, błazen zaliczony. I cóż, z góry mówię, następny odcinek też będzie błaznem, w którym to będziemy walczyć tym razem jako niezwykły błazen. Ale tak, szczegóły tego wyzwania i jak to pójdzie, zobaczycie już, jak mówiłem, w następnym. A póki co dziękuję bardzo za uwagę, mam nadzieję, że się podobało. No i cóż, do zobaczenia i trzymajcie się. Hej, hej!